Zaczniemy od zamontowania tabliczek informujących o tym, żeby nie wchodzić na moją działkę bez pozwolenia i nie łowić w moim stawie. Te tabliczki będą przybite do tych drewnianych desek. Czas trochę powiercić. Wyglądają naprawdę spoko, ale jeszcze pozostaje kwestia tego, na czym je zawiesić. Bo one wiadomo, muszą gdzieś wisieć, gdzieś wysoko, żeby je było widać. Początkowo mieliśmy w planach... O kurde, rozwaliłem coś. Przez przypadek rozwaliłem jedną tabliczkę, ale trudno. Początkowo mieliśmy w planach, żeby te tabliczki nabijać tutaj i później to tak w ziemię tutaj by wisiały, ale to trochę za nisko. Na czymś innym powiesimy, może coś się uda na jakimś drzewie tam powiesić. No i niestety będzie łatwo te tabliczki zniszczyć. Mam nadzieję, że żadne menele nie będą tam przychodzić i niszczyć mi tego, no bo to by było przykre. Ale ja wam odradzam dotykać tych tabliczek, bo wpadły mi w odpady radioaktywne. W sensie wrzuciłem je przez przypadek w srakę pimka. Coś wymyślimy, w każdym razie mam nadzieję, że niedługo te tabliczki zawisną nad tamtym stawem. Przyjechaliśmy nad mój staw, aby zawiesić wszystkie tabliczki. Te z napisem teren prywatny będą na takich badylach, które pomalowałem specjalną farbą, aby nie spróchniały i są takie fajne czarne. Tutaj przy pomocy siekiery je naostrzyłem i zaraz to tutaj przywiercę i takie trzy zestawy będą gdzieś tutaj wisiały. A te z napisem zakaz połowu ryb tutaj gdzieś na jakichś drzewach zawieszę. Jest pięknie zamocowany. Pierwszy słupek wbity, z małymi problemami. Jeszcze zostały dwa. Tutaj ostatnia tabliczka z napisem teren prywatny. Tam jest staw, a tutaj jest akurat róg działki. Tu są takie dwie ścieżki, więc jacyś ludzie stąd mogą wychodzić, więc będą mieli od razu informację, że tutaj jest teren prywatny. Teraz zostały nam dwie tablice z napisem zakaz połowu ryb. Tutaj mamy pierwsze od wejścia jakby stanowisko, na którym można łowić. Są również śmieci, więc tutaj na pewno ktoś łowi. Więc tutaj na tym drzewie daję tą tabliczkę. Tutaj jest najpopularniejsze chyba miejsce na tym stawie. Piękna plaża, śmieci, o nawet takie coś. Wszystko tu jest, to będzie trzeba pozbierać. Ale teraz tą tablicę daję gdzieś tam. Musiałem to dać trochę tam za drzewami, ponieważ tutaj za bardzo nic nie ma. Ale to jest tak żółte, że od razu to widać. Jak tam będą liście, to najwyżej trochę tam się podetnie tych gałęzi. Więc wszystkie pięć tablic jest już tutaj zawieszone na tym terenie. No i proszę, żeby nikt tego nie niszczył. A jak ktoś zniszczy, to go znajdę, naostrzę, wbiję i sam będę z tymi tablicami stał. Naprawdę, będę bardzo zły. Za jakiś czas tutaj wracamy i zobaczymy, co z tymi tablicami. Tydzień później pojechaliśmy sprawdzić, czy ktoś zepsuł tabliczki. Dobra, jest git. Jedna jest, a jeszcze tu powinna być. Jest, jest. Tutaj są obie i jeszcze tam widzę taki żółty punkcik, co oznacza, że tam również jest tabliczka na drzewie. Woda na stawie jest dość spokojna. Tutaj widzimy mnóstwo śmieci i jest nawet złamany spławik. O, i ta tabliczka również tutaj stoi cały czas. No i tam daleko również widzę, że ta tabliczka nie została zepsuta. Więc tabliczki wytrzymały tydzień i w ogóle przez ten tydzień zrodziło się sporo planów, co tutaj można zrobić. Jeśli się wszystko uda, to będzie naprawdę super w tym odcinku. I w ogóle... Na kanale jest już 99 900 subskrypcji, co oznacza, że w tym odcinku wbijemy 100 000 i... Dzisiaj w ten piękny dzień przyjechałem nad mój staw, aby trochę tu posprzątać. Na razie jestem sam, bo nie mam kolegów, ale może kiedyś się ktoś do mnie dołączy i mi pomoże. Możliwe, że nawet wynajmiemy jakąś firmę, która nam pomoże ten staw ogarniać, bo na razie jest on zarośnięty. Jest tutaj mnóstwo rzeczy do wycięcia, jakiś teren do wyrównania i w ogóle trzeba porobić stanowiska.
wyciągnąłem z wody coś takiego. To jest jakaś siateczka i w środku coś jest. Wygląda jak jakaś zupa albo jakieś bułki spleśniałe. Nie wiem. Pierwszy cel na dzisiaj, którym właśnie było zrobienie tego miejsca w taki sposób, jak jest zrobione teraz. Dlaczego akurat tak, to dowiecie się później. Kolejnym celem na dzisiaj jest zrobienie jakiejś ścieżki w tym miejscu, bo tutaj ścieżka jest potrzebna. Musi ona przebiegać odtąd, dotąd. Nie tracę czasu, zabieram się do roboty. Ścieżka zrobiona. Zostałem przed chwilą okradziony przez kogoś lub coś, a tym coś na 90% był pies, ponieważ tylko pies mógł zrobić taką głupią rzecz. W sensie taką bezsensowną. Sami zobaczcie. Tutaj są rzeczy, które mam ze sobą. Worek ze śmieciami, narzędzia, łopata. Tutaj pod łopatą leżała moja czapka. Nie ma. No jak znikłaby sama czapka, no to okej. Ale w tej czapce było moje jedyne picie, które dzisiaj ze sobą wziąłem. Był tam napój energetyczny w puszce. No i właśnie przyszedłem tutaj, żeby go wypić. Nie ma. A jestem bardzo zmęczony, bo już od kilku godzin nic nie piję, nic nie jem. Cały czas coś wycinam, pracuję. Na 90% był to pies z tego domu, bo on jest taki wkurzający i taki głupi, że to musiał być on. No i niestety nie mam co teraz pić. Widziałem swoją czapkę na terenie tamtego domu, w miejscu, w którym przed chwilą siedział tamten pies, którego wcześniej oskarżyłem. No i rzeczywiście miałem rację. Nie będę się teraz tam pchał po tą czapkę i się włamywał czy coś. Pilnujcie tych psów, bo one wyłażą tutaj i szczekają. Denerwuje mnie to bardzo. No i kradną rzeczy, a to jest karalne w tym kraju. Widzę też puszkę. Postanowiłem zakończyć pracę na dzisiaj i wrócić do domu, ale jeszcze tu powrócę. Minęło mnóstwo czasu od poprzednich nagrań, ale teraz w końcu coś się dzieje. Po pierwsze mam to, czyli srebrny przycisk od YouTube'a. Tutaj nawet możecie przeczytać, jeśli umiecie czytać. Presented to Bergar for passing 100,000 subscribers. Jestem z tego dumny i bardzo się cieszę, że to mam. W ogóle mimo tego, że mamy już kwiecień i jest wiosna, to nagle tak znikąd zaczął padać śnieg i jest go teraz mnóstwo. Na szczęście już trochę zaczyna topnieć, ale wczoraj na przykład to było tyle śniegu, że nawet w zimę nie było tak dużo. Ale teraz lecimy kupić łódź. Więc sytuacja wygląda tak, że kupiliśmy sobie taką o 3-metrową łódkę. Do niej również jest przyczepka, bo wcześniej przyczepki nie mieliśmy. Poza tym w zestawie dostaliśmy jeszcze kilka fajnych rzeczy, jak na przykład wiosła, dwie takie kamizelki, o taka niebieska i jeszcze taka czarna, żeby wiadomo nie utonąć. Poza tym dostaliśmy nawet silnik do pływania. Będzie można pływać za pomocą silnika, nie tylko za pomocą wioseł. I tutaj po środku łodzi jeszcze będzie taka ławeczka, która jest aktualnie w bagażniku. Tutaj sobie będzie można usiąść tutaj, będzie sobie można usiąść tutaj. Tutaj jest nawet taki schowek, można sobie tam coś wsadzić. No i właśnie, po co ja ją w ogóle kupiłem? Głównym powodem, dla którego chciałem mieć taką łódkę, to jest to, że po prostu chciałem po tym moim stawie pływać i wyławiać jakieś glony z powierzchni. No, żeby być takim mobilnym, żeby nie tylko z brzegu coś robić, tylko też, żeby móc wypłynąć gdzieś na wodę, na otwartą wodę i coś zrobić tam na środku, wyjąć jakieś glony z powierzchni. No i też mamy do tej łódki jakieś papiery, więc będzie też pływanie może nie tylko na moim stawie, tylko też gdzieś na inne wody wypłyniemy, więc szykuję się tam
naprawdę ciekawe przygody. Chciałbym zebrać jakąś ekipę i przetestować tą łódkę, wejść na nią na przykład we 3 osoby. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Co do ceny, to za to wszystko, co wam pokazywałem, zapłaciliśmy 4900 zł, więc myślę, że wcale nie tak dużo, bo dostaliśmy i przyczepkę, i łódkę, i wiosła, i silnik do łodzi, jeszcze kamizelki, jeszcze taką dodatkową oponę i jeszcze o taką linę. No więc cieszę się bardzo, że się udało wreszcie zakupić tą łódź, bo już od dłuższego czasu jakiś szukaliśmy. No i wreszcie natrafiliśmy na tą i okazało się, że jest całkiem niedaleko od nas, więc szybko ją kupiliśmy. Widzimy się pewnie, jak będziemy testować tą łódeczkę. No to już wiecie, po co robiłem to wejście. Przyjechałem dzisiaj, aby popływać sobie trochę i połowić z łodzi. Miałem przynieść tutaj jakąś ekipę, z którą będę pływał, no ale znowu się nie udało, więc będę sam, ale przynajmniej będę miał bardzo stabilnie i wygodnie. Cała łódź dla mnie. Zaraz wszystko tam spakuję i wypływam na ocean, ale najpierw postawmy tutaj pierwszy kosz na śmieci i zawieźmy jeszcze jakieś tabliczki. Jestem pod wrażeniem, że te tabliczki jeszcze w ogóle tutaj stoją przez taki długi czas. Nikt ich nie zniszczył, mimo że bardzo łatwo jest je wyrwać, więc fajnie, fajnie. Mam nadzieję tylko, że się jeszcze ludzie stosują do tych zasad panujących tutaj. Jedną taką minimalną tabliczkę zawieszę tutaj, bo tam za nami jest taka ścieżka, z której ludzie wychodzą. Koniec. No to jednak tylko jedną tabliczkę zawiesimy, bo nie mamy zapasowej baterii do wiertarki. Jesteśmy tutaj na plaży, w miejscu, gdzie chcę postawić pierwszy na świecie kosz na tym stawie. Żeby nie odfrunął, bo waży bardzo mało, to wsadzę tam cegłę. No zmieszczam się tam jakieś 3 puszki kukurydzy, 1 zanęta i 2 robaki. Tutaj jest jeszcze popielnica. Oficjalnie pierwszy śmieć w koszu to będzie to. Do łodzi założę sobie wodery, żeby jakby co to się nie zamoczyć. I będę miał też kamizelkę, jak będzie jakaś sprawa awaryjna, to żebym nie utonął. Będziemy w ogóle dzisiaj sprawdzać, jaka jest tutaj głębokość dipperem. Mam nadzieję, że powyżej 2 metrów. Najlepiej by było, jakbym usiadł i wiosłował normalnie. Z racji, że nie umiem za bardzo na łodzi pływać, to miały małe problemy z wyjechaniem z tego miejsca. Ale dobra, jestem już na stawie. Zaraz płynę gdzieś tam dalej, znaleźć sobie jakieś fajne miejsce do wędkowania. Będę łowił na 2 wędki, na spławik i na fidera. Całkiem stabilnie. Jestem właśnie tak na środku stawu mniej więcej, a chcę popłynąć trochę tam dalej i się obrócić, żeby nie być pod wiatr i łowić gdzieś tutaj koło tych trzcin. O, teraz na przykład mnie wiatr obraca w tamtą stronę, a zaraz kurczę, ciężko mi operować tymi wiosłami. Dopływam do miejsca, w którym chciałbym stanąć. Operowanie wiosłami idzie mi cały czas średnio, ale już coraz lepiej. Jestem tak naprawdę pierwszy raz w życiu tak sam na łodzi. Okej, jestem na miejscu. Teraz muszę się tylko obrócić. Mam również ciężarek, bardzo ciężki, który posłuży mi jako kotwica. Okej. Ja ludzie, nie wiem co robię, nie wiem jak się tym pływa w ogóle. Teraz jestem na środku stawu, tu może być nawet z 3 metry głębokości, ale jestem bez kamizelki, bo mi było bardzo gorąco, ale zaraz ją założę oczywiście. To będzie bardzo, bardzo ciężkie łowienie. Cel na dzisiaj jest złowić coś fajnego, nie utonąć i przesądować sobie trochę staw dipperem.
Tutaj zaczęły się moje zmagania z łowieniem złodzi. Jak planowałem tą wyprawę, to zapomniałem o tym, że moja łódka będzie na wodzie stale zmieniała położenie pod wpływem moich ruchów i fali. Nawet kotwica nie pomogła. Nie było mowy o łowieniu w takich warunkach, a już na pewno nie na fidera. Zacząłem się zastanawiać, czy jest w ogóle sens łowić złodzi, bo nie wierzyłem, że uda mi się coś złowić. Tym bardziej, że tłucząc się z wiosłami, wystraszyłem pewnie wszystkie ryby z okolicy. Ale na szczęście wpadłem na dobry pomysł. O kurczę, jeszcze kukurydzę sobie wylałem. O kurka wodna, co ja tutaj robię? Z takiej łodzi to raczej można spinningować, a nie łowić na fidera i na spławik. Ciężko jest strasznie się tutaj ogarnąć. Nie no ludzie, jak chcę tutaj łowić, to muszę zrobić taką rzecz, że podpłynąć do tamtego drzewa i tam zacumować i się trzymać tamtego. To jest najtrudniejsze łowienie na świecie. Ja nie wiem, czy ja w ogóle dam radę. Ta łódka się bez przerwy obkręca. Kurde, no w którą to stronę? Nie no, w którą stronę to płynie? No już mi tam wędki się plączą. Dobra, przywiązałem się do drzewa. Jestem dość blisko brzegu, ale naprawdę nie ma opcji łowić tam z otwartej wody. Pływanie na tym to jest najbardziej wkurzająca rzecz na świecie. Zastanawiam się w ogóle, czy to ma sens teraz. Czy w ogóle to łowienie takie w ten sposób ma sens. Wpadłem na pomysł, że skupię się tylko na spławiku i spróbuję w jakimś jednym miejscu na spławik łowić. Rybki miałem trochę nakarmić, więc... O kurde ludzie, nie mam spławika. Serio, nie mam spławika w ogóle. Spławik mi po prostu zniknął z powierzchni ziemi. Jest coś, jest, mamy rybę. Nie wierzę, jest ryba jakaś. Jest płotka, mamy płoteczkę na spławik. O kurde ludzie, ja w to nie wierzyłem, po prostu nagle patrzę, nie ma spławika. W ogóle bardzo dawno na spławik ryb nie łowiłem, a teraz mamy płoteczkę wcale nie małą, na czerwone robaczki, wzięła w tamtym miejscu. Odhaczona pięknie. O. I popłynęła. Ale super. Jestem mega szczęśliwy, bo już wiem, jak musimy działać. Naprawdę, żeby w takich warunkach rybę złowić, jak ja tu jestem taki głośny, a normalnie niedaleko ode mnie wzięło. Naprawdę przekozacko. Myślę, że to mogą być pierwsze moje ryby z łodzi jakieś. Teraz tą zanętą możemy sobie tamto miejsce nęcić. O! Mam mega przypał, bo mi... O, już wydostałem? Proszę, powiedzcie, że jest hak. Dobra, jest hak, ale prawie sobie zerwałem na trzcinach zestaw. Po tym donęceniu coś kompletnie nic się nie dzieje przez jakiś czas. Oj. Ale ciężko jest na tej łodzi przeprowadzić taką akcję jak na przykład wstawanie, bo ona mi zaczyna latać tutaj jak chce. No dobra. Ponownie zmieniłem wygląd stanowiska. Próbuję zrobić tak, żeby było jak najbardziej funkcjonalne. Szkoda, że nie wziąłem dwóch spławików. Jutro mam w ogóle egzamin, rano powinienem się chyba do niego uczyć, ale mam nadzieję, że zdam, a na razie się tym nie przejmuję, tylko łowię ryby. Teraz jako, że czekam na branie, czas po raz pierwszy sprawdzić, jak wygląda tutaj dno. Do tego celu użyję echosondy Dipper Pro Plus 2. Dipperek jest już przywiązany do grubej żyłki, do grubej, mocnej wędki morskiej. Zaraz się jeszcze połączę z telefonem i wykonam sobie tutaj kilka rzutów. Nie będę sondował całego stawu, ale myślę, że jak sprawdzę, jak wygląda to dno tutaj, no to tam gdzieś będzie podobnie. Ciekawe, czy zobaczymy jakieś rybki. Dipperek leży już tam w wodzie, więc teraz się trzeba połączyć przez Wi-Fi. Wchodzimy do aplikacji Fish Dipper. Oj, nawet już się nam automatycznie się połączył. Bierzemy skanowanie z brzegu. O, i już od razu automatycznie się nam pokazuje. 2 metry... Tutaj, w tym miejscu, 2 metry przy samym brzegu. Teraz sobie zarzucę gdzieś dalej. Dipper jest już na środku stawu i już nam coś tutaj pokazuje. Szukamy takich ryby, to będą takie żółte łuki, a to zielone to zdaje mi się, że jest zielsko. Jest go tutaj naprawdę mnóstwo. Ale widzę też tam jakieś rybki, są pojedyncze takie plamki, to są na pewno ryby. No i głębokość 2 metry, o tutaj się trochę zmniejszyło zielsko. Dobra, przerzuciłem cały staw i zobaczmy, co teraz nam ukaże to magiczne urządzenie. No 2,5 metra tak jest mniej więcej. Jak mówiłem, nie będę całego skanował. Może tam w innym miejscu być inaczej, ale nie chcę mi się całego skanować. Tutaj trochę mniej zielska i też widać jakieś ryby w toni. Coś tam jest, więc dobrze wiedzieć, że tutaj coś pływa. No 2,5 metra na środku. Ostatni rzut wykonam w tamtą stronę.
O kurczę, patrzcie, ile tutaj tych żółtych kropek się pokazuje. To mogą być jakieś niewielkie rybki, ale tylko jakby tak w jednym miejscu, jakby koło tych trzcinek tam. I widzę, że to zielsko też jest takie okresowe, że raz jest, raz nie ma. No głównie chodziło mi o tą głębokość i o wygląd dna, więc teraz z diperem możemy się rozłączyć i wyjąć go z wody. Branie, jest branie. Kurczę, źle zaciąłem. Nie, nie ma ryby, nie ma ryby. Ale było branie. Ale miałem tak żyłkę rozluźnioną, że kurczę, nie udało mi się zaciąć. Spławik zaczął szaleć i zanurzył się pod wodę, ale niestety moje zacięcie nie okazało się sukcesywne. Nie ma spławika. Nie ma spławika i tnę. I coś siedzi, coś siedzi. Jest coś ładniejszego chyba. Jest to. Uwaga, o! Ale piękna. Piękna płotka. Na taki, można powiedzieć, pęczek robaków wzięła. Spławik od razu pod wodę zanurzyła. Tylko patrzę w tamto miejsce, spławika nie ma i naprawdę fajna, piękna płoć. Trochę powalczyła, ale dobra, wypuszczamy ją. Możesz sobie, płotko, wziąć gryza za nęty. A teraz zmykaj. No i polujemy jeszcze na jakiś inny gatunek niż płotka. Ale oczywiście z takich fajnych, walecznych płotek też będę zadowolony. Nie jest łatwo tutaj na tej łodzi się utrzymać, ale jak rybki wpadają, to zawsze jest bardzo fajnie. Drogi pamiętniku pokładowy, siedzę na tym statku już od kilku dni. Nie mam jedzenia, a co gorsza, wody. Od słońca wypalają mi się oczy, a zamiast mózgu mam już tylko jedno. Dokładnie tak. Nic. Jeśli zaraz czegoś nie złowię, to najprawdopodobniej nie przeżyję. Ej, ludzie, już trzeci helikopter w ciągu minuty tutaj przelatuje. Coś się popsuło w systemie gry. Pojedyncze puknięcie na spławiku, ale ryba chyba zrezygnowała ze zjedzenia tych robaków. Kolejne, po długim czasie, pojedyncze dziubnięcie. No wcześniej były takie piękne branie, a teraz jakieś takie beznadziejne. No i do tego chętnie załatwiłbym sprawę moczową, tylko nie wiem za bardzo, w jaki sposób mam to tutaj zrobić. Nie ma spławika. I siedzi kolejna ryba. I kolejna płoteczka. Pięknie, a właśnie się zastanawiałem tutaj, jak załatwić wysikanie się, a nagle patrzę z tyłu, a tutaj mi spławik znika pod wodą. Wow, zaraz się zapadnę na tej łodzi. Tym razem taka trochę mniejsza, lekko zassała tutaj przynętę. O, wyciągnięta. I taka płoteczka leci do wody. Kolejna zaliczona. Tak trzeba żyć, żebyście pewnego dnia mogli usiąść na własnej łódce, na własnym stawie i połowić sobie w spokoju ryby. O kurczę, ja już tak zarosłem. Tak mi szybko ten czas zleciał. Teraz muszę się ogolić. Zapraszam was w ogóle na mojego Instagrama, Bergarnek. Tam są różne informacje często, kiedy będzie film, co robię aktualnie. Więc jak chcecie być doinformowani, to tam zapraszam właśnie. No i również na mój drugi kanał, Bergame. Tam chcę w tym roku trochę odpalić, wrzucić sporo ciekawych filmów. No, pięknie ogolony. Myślałem, że nie mam spławika. Jeszcze tutaj trochę, możemy łowić dalej. Po jakimś czasie postanowiłem odpalić sobie jakąś muzykę, trochę posłuchać i poczekać na branie. W pewnym momencie zobaczyłem, że mój spławik zaczynał zanurzać się pod wodę. Szybko próbowałem wyłączyć muzykę, ale trwało to za długo. Kiedy w końcu ją wyłączyłem, zaciąłem, stało się to. Tutaj sobie muzykę odpaliłem, a tu mi jedzie i mam... O kurde, odcinę zahaczyłem. O nie... No to teraz jest najgorzej. Za późno zaciąłem. No nie, co za ryba. Ajajaj, ale teraz przypał. Największy przypał na świecie jest, ludzie. Bo zapewne stracę rybę i jeszcze możliwe, że stracę zestaw cały. Nie wiecie, jak jestem teraz zły, bo brania są dość rzadko, a teraz jeszcze do tego mam zaczep. Chyba muszę do niego podpłynąć łódką. Ale podpłynięcie tam łódką będzie mnie kosztowało dużo pracy, bo tutaj będę musiał wszystko odwiązywać. No ale chyba nie mam innego wyboru. Ojeju. Jest teraz, ludzie, najgorzej na świecie. Naprawdę, bo z tamtego miejsca wypłoszę sobie ryby, jak tam wpłynę. O kurek, to jest ciężki. O i patrzcie, płynę teraz do tego miejsca. No i co, spławik tutaj widzę, a przynęta jest chyba gdzieś tam na dnie tej trzciny zahaczona. A ryba pewnie uciekła. Tak to jest, jak się łowi przy trzcinach i zatnie za późno. To jest inna trzcina. Tamta trzcina jest gdzieś tam pod wodą. No kurczę, nie mogę tego wydostać. W
końcu urwał mi się haczyk. Założyłem szybko nowy i nałożyłem na niego robaka. Próbowałem znaleźć nowe miejsce, w którym coś by mi brało. Niestety nie miałem już przywiązanej do niczego łódki i znowu cały czas się przemieszczała, co uniemożliwiało łowienie. Zdecydowałem po jakimś czasie, że wrócę na stare miejsce i znowu przywiążę linę do drzewa. Moją misją jest zacumowanie znowu do tego drzewa i zarzucanie na przykład tym razem w tamtą stronę, a nie w to miejsce, bo tutaj już pewnie sobie wszystko wypłoszyłem. Kamera wpadła w wodę, tutaj w tą wodę. I wszystko przez to, że zaciąłem o kilka sekund za późno. Jak się może domyślacie, nic już tego dnia nie złowiłem i postanowiłem wracać. No niestety tak w życiu czasami bywa. Już się ucieszyłem, że było branie, spławik był pod wodą, przez sekundę poczułem rybę, a później niestety już czułem tylko trzcinę. Okazało się, że straciłem ciężarek, odwiązał się supeł. No i gdzieś tam na dnie teraz leży. Dam to rybkom. Czas już zawijać do portu.